Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii Pytań i Odpowiedzi. Dzisiaj pytanie od Konrada, pytanie poświęcone zagadnieniu praniu mózgu, tak mogę to nazwać w skrócie. Także jeżeli interesuje was odpowiedź na to zagadnienie, na to co będziemy tutaj poruszać, o czym będziemy mówić, to zostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. Jeszcze jedno ważne pytanie mi się nasunęło. Jak się pozbyć presji? Na przykład ktoś uznaje mnie za mądrą osobę i teraz odnośnie tej osoby często nieświadomie się tak zachowuje i boję się przyznać do własnej głupoty. Jak się pozbyć całej presji i być nikim? Teraz możecie tak pomyśleć, no co w tym wszystkim, co do tego wszystkiego ma pranie mózgu, tak? W jaki sposób pranie mózgu łączy się z tym pytaniem od Konrada? No więc musicie zdać sobie sprawę z tego, że my wszyscy żyjemy w społeczeństwie, w którym projektujemy na siebie swoje własne wyobrażenia. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy z nas, tak na dobrą sprawę patrząc się na drugą osobę, widzi swoje własne odbicie. Widzi obraz, który projektuje przez samego siebie, więc na dobrą sprawę my, gdy się komunikujemy, gdy rozmawiamy sami ze sobą, mamy pewnego rodzaju mindfuck w naszych głowach, bo nam się wydaje, że my rozmawiamy z drugą osobą, ale na dobrą sprawę zawsze rozmawiamy sami ze sobą. Tak jak ja w tej chwili mówię do kamery i rozmawiam sam ze sobą, tak na co dzień, gdy rozmawiamy z innymi ludźmi, cały czas rozmawiamy sami ze sobą. Tylko że to nie jest tak, że życie dzieje się tylko w naszych głowach i jest solipstyczne, tak? To znaczy, że dzieje się tylko w naszych głowach. Życie dzieje się w naszych głowach równocześnie, to znaczy tak samo jak dzieje się w tej chwili w twojej głowie, tak samo dzieje się w mojej głowie i świadomość w pewien sposób przekracza sens indywidualności i poza tą projekcją, czyli tym wyobrażeniem, jakie kreujemy na temat samych siebie i innych ludzi w naszych głowach, dokonuje się taka, mógłbym powiedzieć, metafizyczna iluzja, tak? Tylko że ona zostaje przekroczona. Co ja mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że poza tym, że rozmawiamy sami ze sobą i projektujemy na innych nasze wyobrażenia, to nie ma tak na dobrą sprawę granic tej projekcji, więc gdy rozmawiamy z innymi ludźmi na co dzień, my nawet nie czujemy tego, że my projektujemy na innych cokolwiek. Dlaczego to jest tak mega ważne? Bo teraz, gdy ktoś mówi tobie jakiś komplement, albo cię chwali, albo mówi ci, że jesteś taki, siaki, owaki, nieważne czy jest to pozytywne, czy jest to negatywne, nasze umysły, nasze mózgi tworzą sobie sens tożsamości i identyfikują się z tymi opiniami. I tak na przykład, gdy słyszysz pozytywne opinie na swój własny temat, czujesz jak twoje poczucie własnej wartości wzrasta, czujesz sens dumy, czujesz się ze sobą lepiej, czujesz, że jest ci dobrze, tak? A jak słyszysz hejt albo krytykę ze strony innych ludzi, to czujesz się ze sobą źle, czujesz, że twój sens tożsamości zostaje narażony na odrzucenie, na zranienie, na to czy na tamto. I my w ten sposób się warunkujemy. To znaczy, żyjąc w społeczeństwie, uczymy się tego, żeby być postrzegani jako dobrzy, tak? A nie chcemy być postrzegani jako źli. I teraz tutaj jest na to bardzo proste rozwiązanie. I rozwiązanie jest takie, że bierzesz wektor swojej uwagi, kierujesz ją do swojego własnego wnętrza, ustalasz swoje własne wartości i priorytety, kreujesz swój własny image, czyli swój własny obraz siebie, tego jak chcesz postrzegać samego siebie i wtedy przestajesz się warunkować od tego, jak projektują cię inni. Innymi słowy, jeżeli masz silny sens tożsamości, możemy nazwać to silny sens własnego ego, własnego ja i wiesz, kim jesteś, bo to dla siebie zdefiniujesz i określisz, to opinie innych ludzi nie będą cię ruszać, nieważne czy to będą pozytywne czy negatywne opinie. I teraz to, co jest super mega tutaj ważne. To jest 5 punktów, które tutaj teraz wymienię, bo to nie jest tylko tak łatwo powiedzieć, że jak wykreujesz sobie obraz siebie, to wszystko będzie nagle super mega ekstra na wypasie. Bo teraz jak wykreujesz swój własny obraz siebie, a robisz to i tak cały czas, nawet o tym nie wiesz, nawet jeżeli wydaje ci się, że tego nie robisz, to i tak to robisz. Nawet nie wiesz, jak to robisz, bo to się dzieje praktycznie automatycznie. To jest bardzo... No bardzo ważne jest poznać po prostu zasady gry kreowania własnego obrazu siebie i tego, jak żyć w tej projekcji, tak? I teraz dam wam 5 takich wskazówek odnośnie tego, co zrobić, aby ogarnąć temat w taki sposób, aby było dobrze, tak? Tak, używając prostych słów. Numer 1. Zacznij medytować. Ale tutaj nie chodzi o to, aby medytować, aby uzyskać jakiś stan świadomości i w ogóle osiągnąć cokolwiek. Chodzi o stan bycia. Chodzi o to, abyś zaczął żyć z poziomu swojego własnego bycia. Z poziomu niczym nieuwarunkowanej świadomości, czystej przestrzeni, czystej obecności. I dlaczego to jest tak mega super ważne? Bo jak zaczynasz żyć z poziomu twojego bycia, to zaczynasz być coraz bardziej naturalny, zaczynasz być coraz bardziej swobodny, autentyczny, spontaniczny. Zaczynasz się poruszać w przestrzeni poza projekcją. Wychodzisz ze swojej własnej głowy. Przestajesz się przywiązywać do swojego własnego ego, tak? Czyli przestajesz się przywiązywać do swojego własnego obrazu. I jednocześnie zostajesz uwolniony od tego, jak projektują cię inni ludzie. I to jest taki fundament tego wszystkiego. Teraz bardzo ważny punkt. Przestań siedzieć tyle w internecie i porównywać się do innych. To jest taki dodatkowy tip. I w sumie on nie jest aż taki super ważny, ale jest ważny dla ciebie, abyś zobaczył ten nawyk w swojej własnej głowie, gdy porównujesz różnego rodzaju obrazy na temat samego siebie i na temat innych ludzi. Chodzi o dostrzeżenie tego mechanizmu, który jest bardzo pierwotny, bardzo subtelny. Jest tak jakby w tle. Jest bardzo taki subtelny. I on, tak na dobrą sprawę, zarządza szeregiem przekonań, jakie później tworzysz sobie na temat samego siebie i na temat innych ludzi. Bo przy pomocy właśnie porównania tworzysz dysonans poznawczy, czujesz się później niepewnie, jesteś zlękniony, wydaje ci się, że coś z tobą nie tak, albo to, albo tamto. I mówię tutaj, abyś przestał siedzieć tyle w internecie. W ogóle przestań siedzieć tyle w social media, w telewizji, w ogóle tych różnych takich mediów społecznościowych, które sprawiają, że masz styczność z innymi wizerunkami, które są wykreowane i z którymi się porównujesz. To sprawi, że będziesz miał więcej czasu na to, aby posiedzieć samą ze sobą, i to sprawi, że będziesz miał więcej czasu na to, aby docenić prostotę własnego bycia. Bo żyjemy w erze informacyjnej i strasznie mamy programowane głowy różnymi informacjami, ale to zostawię dla ciebie, do twojej kontemplacji. Uznasz, jak uznasz, tak po prostu podejmiesz sobie decyzję. Tutaj mówię tylko taki tip, aby zrozumieć bardziej ten mechanizm w naszej kulturze współczesnej. Punkt numer 3. Zdefiniuj 3 do 5 swoich największych wartości i się im poświęć. 3-5 wartości. Co takiego doceniasz w swoim życiu najbardziej? Co jest dla ciebie najważniejsze w twoim własnym życiu? Chodzi o to, abyś ustanowił priorytet w swoim własnym życiu, że ważniejsze są twoje własne wartości i to, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze, od tego, jak mówią o tobie inni ludzie. Bo jak ty ustanowisz sobie swoje własne wartości, sens tego, co jest dla ciebie najważniejsze, to opinie innych ludzi normalnie przestaną praktycznie mieć jakikolwiek sens w twoim życiu. No chyba że będziesz miał na przykład jako jedną z większych wartości w swoim życiu rozwój i zobaczysz, że jakaś opinia drugiego człowieka przyczynia się do twojego wzrostu, do twojego rozwoju. I wtedy będziesz mógł wyciągnąć z tej opinii wartość. Teraz nieważne, czy ona jest pozytywna czy negatywna, każda opinia jest postawiona przez drugiego człowieka w jakimś kontekście, w jakiejś ramie sytuacyjnej i możesz wykształcić w sobie sens wrażliwości oraz wyćwiczyć w sobie intelekt oraz autorefleksję, aby nauczyć się wyciągać wartość i informacje z opinii innych ludzi. I tutaj przykładowo, nawet jeżeli ktoś Cię uzna za mądrą osobę, to możesz nauczyć się rozumieć, dlaczego tak zrobił, dlaczego Cię tak uznał, jakiego typu zachowanie o tym świadczy, co takiego możesz zrobić, aby rozwinąć w sobie lepsze kompetencje i stać się jeszcze mądrzejszy, tak? Bo zamiast skupiać się na tym, że teraz, o Boże, jeżeli teraz byłem mądry, a potem ktoś mnie nazwie głupim i to i tamto, i dowartościowywać sobie swoje dumne ego, możesz wyciągnąć sobie z tego konkret i naprawdę wiedzieć, co masz robić więcej w swoim życiu, tak? Jak ktoś mówi, że jesteś mądrzejszy, jesteś super, mega na wypasie, to co robisz jest dobre, no ludzie nie mówią tego bez powodu, ludzie mówią to, no bo tak uważają. No to może warto byłoby zastanowić się, dlaczego ludzie tak uważają i co takiego robisz w swoim życiu, że ludzie tak uważają, bo może warto byłoby robić tego więcej i naprawdę być w tym dobry, w tym co robisz, tak? Numer 4, bardzo ważny punkt. Zdejmij z twarzy maskę dumy i lepszości. Bo pozytywne komentarze bardzo podbudowują nasze ego, szczególnie ten sens dumy, próżności oraz lepszości. Ale to, co się dzieje takiego charakterystycznego przy pozytywnych komentarzach, to jest to, że my się do nich przywiązujemy, tworzymy sobie sens tożsamości, a potem właśnie, tak jak wspomniał Konrad, boimy się tego, że ludzie ocenią nas jako złych. I wtedy zaczynamy przywiązywać się do tej persony, tylko do tej jednej strony i zapominamy o tym, że jesteśmy jako self całością. I to jest taki przykład, to się dzieje, gdy stajesz się twórcą, stajesz się autorem. Przykładowo ja zacząłem robić YouTube'a i zacząłem nagrywać filmy i pojawiły się pozytywne komentarze. I też się do tego przywiązałem. I też się zacząłem bać tego, co się stanie, jak na przykład zmienię nagle temat. Co się stanie, jak zacznę komunikować się w inny sposób. Co się stanie, jak będę robił 7 filmów w tygodniu, a nagle będę robił 3 filmy w tygodniu. Czy ludzie nadal będą mnie tak szanować i kochać, czy może nagle mnie znienawidzą? Co się stanie, gdy będę nagrywał takie filmy? Co się stanie, gdy będę nagrywał takie filmy? Co się stanie, gdy będę bardziej elokwentny, a potem będę chciał sobie przekląć albo powiedzieć jakiegoś bluzga? Czy ludzie nadal będą mnie szanować, czy nagle stwierdzą, nie, to nie jest ten człowiek, którego chcę subskrybować? I to się bardzo często dzieje wśród twórców, wśród autorów, że nagle zmieniają styl, coś się takiego pojawia, tak, że dochodzi do zmiany i bardzo często właśnie publika nie chce zmiany, chce mieć tego twórcę, który cały czas był, jakiego znają, jakiego sobie wyprojektowali, tak? I to jest miarą dojrzałości właśnie twórcy, miarą dojrzałości człowieka, aby przestać się przywiązywać zarówno do negatywnych, jak i pozytywnych komentarzy, ale mimo wszystko nauczyć się doceniać z wdzięcznością ten pozytyw, tak? No z wdzięcznością, no już nie chodzi o to, żebyś się dysocjował i naprawdę miał to wszystko gdzieś, tak? Bo to wtedy stracimy też ten kontakt z naszym człowieczeństwem. No ale jednocześnie też nauczyć się po prostu wyciągnąć feedback z tej krytyki. No i numer 5. Chyba najbardziej tutaj dający sedno istnienia zagadnienia tej presji, tak? Po prostu zacznij mieć wywalone na opinie innych ludzi. Przestań się przywiązywać. Tutaj wam dam taki mega tip. Tip, który kiedyś zmienił moje życie, a przeczytałem go w tej książce. To jest mega książka, kiedyś zrobię jej recenzję, ta książka jest genialna. To jest książka Richarda Rohra, Tożsamość mężczyzny, 5 kroków męskiej inicjacji. Brzmi tak męsko, nie? Jesteś mniej ważny niż ci się wydaje. Jesteś naprawdę mniej ważny niż ci się wydaje, że jesteś. Ja wiem, że ludzie dzisiaj są strasznie zafiksowani na swoim własnym imidżu. Strasznie. Ludzie mają obsesję na punkcie samych siebie, na punkcie swoich kompleksów, tego, czy są idealni, czy są perfekcyjni, czy są ładni, czy tacy, czy siacy. 99% rozwoju osobistego na YouTubie to jest po prostu wszystko, żeby dowartościować swoje własne ego, podbić swój własny wizerunek, nadać sobie wartość, zbudować, nie wiem, sobie sens wielkiego autorytetu, czy tego, czy tamtego. I to nie tylko chodzi o twórców, tak? Ale też chodzi o publikę, o ludzi, którzy oglądają takich twórców. Jesteś mniej ważny, niż ci się wydaje. I to tyczy się każdego z nas. I wiecie co? Jak sobie tak przyznamy, tak? Przyznasz sobie bardzo głęboko, że jesteś mniej ważny, niż ci się wydaje, to poczujesz głęboką ulgę. Bo w końcu przestaniesz mieć takie poczucie, że musisz sobie coś udowodnić. Że musisz sobie coś udowodnić, albo musisz udowodnić coś komuś. I wtedy poczujesz, że możesz być po prostu sobą. I zrozumiesz i zobaczysz, że to bycie sobą jest czymś niedefiniowalnym, że nie da się zdefiniować bycia sobą, że bycie sobą jest abstrakcyjną, filozoficzną koncepcją. I wtedy właśnie będziesz nikim. Będąc sobą, zobaczysz, że będziesz nikim. I wtedy cała presja z ciebie zejdzie i będziesz miał święty spokój. Wtedy odnajdziesz siebie. I zobaczysz, że to jest to, na czym ci cały czas zależy. Odnajdziesz to, kim cały czas jesteś, i odnajdziesz to, co jest najbardziej prawdziwe w twoim własnym życiu. Czyli swoją własną obecność. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, to tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Mam nadzieję, że pomogłem. Ja mam na imię Damiano. Dajcie proszę do mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, swój własny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.